Siemko moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale No i jak widzicie po tytule pierwszy event FIFA 23 Nie jest to clickbait, bo jest to po prostu event once to watch Event, który widzimy praktycznie co roku od kilku dobrych lat No i gdyby ktoś nie wiedział, według tego co się dowiedziałem W tym roku również wychodzi on bezpośrednio z premierą nowej gry FIFA Czyli oczywiście gdyby ktoś nie wiedział 30 września Teraz pytanie, ile będzie kart once to watch w FIFA 21, było ich 28 8 FIWIE 22, czyli przed rokiem było ich 35, więc już aż o 7 więcej. No i FIFA 23 spodziewamy się, że będzie ich jeszcze więcej. No i dzisiaj generalnie chodzi o to, że powiemy sobie na temat tych najciekawszych transferów, bo właśnie na tej podstawie, na tej zasadzie wybiera się zawodników once to watch. No i po prostu zdecydujmy, kto taką kartę Watch powinien otrzymać. Oczywiście będę też kierował się tym, jak bardzo gruby jest dany transfer. No więc po prostu przejdźmy do materiału. Dobra, więc pozwólcie, że będę korzystał z listy zamieszczonej na stronie internetowej earlygame.com, bo po prostu jest tutaj to dosyć czytelny sposób przedstawione, więc dlaczego mam się tym nie kierować? Otwarcie o tym mówię z góry, że po prostu z tej listy po kolei będę korzystał. Erling Haaland. No, chyba nie muszę tutaj mówić, że generalnie. Transfer Norwega do Manchesteru City będzie karta One 100%. No i będzie to jedna z lepszych kart One stułać, to od razu mówię. Dalej mamy Diego Carlosa, zawodnika, który z Sevilla znalazł się w Aston Villa e, w angielskim klubie. Czy jest to upgrade, jeśli chodzi o klub? Mimo wszystko nie wydaje mi się, mimo tego, że jest to liga angielska. Natomiast e, ten zawodnik prawdopodobnie będzie miał jeden overall więcej, no i będzie to 83 w tym roku, więc prawdopodobnie kartę One otrzyma. To jest też zawsze dobry zawodnik w FIFA. W się nim gra zazwyczaj, więc y, byłbym jak najbardziej za tym, żeby po prostu taką kartę otrzymał. Dalej mamy Iwana Perisicza, zawodnika, który już y, z interu Mediolan przeniósł się do Tottenhamu. Y, tylko 81 oceny ogólnej, ale myślę, że z racji na nazwisko będzie to kartę once to watch. Liczę na to z całego serca, bo to te nam Hotspurs to na pewno klub, który można jakoś tam fajnie połączyć. Hikla Zyle z Bayernu do Borussii. No, ciekawy transfer. Prawdopodobnie upgrade również o jedno oczko, tak jak w przypadku Carlosa. Również środkowa obrona. Zawodnik, który na pewno dostanie OneStore'a moim zdaniem, bo jest to gruby transfer między największymi tak naprawdę niemieckimi klubami. Jeśli już w Niemczech jesteśmy, to Matthias Ginter z München do Freiburga. Zawodnik, który jednak dostanie downgrade. Na Natomiast 8-3 myślę, że to jest wystarczająca ocena ogólna, żeby kartę One Swatch otrzymać. Zwłaszcza dlatego, że w tym roku EA pewnie wypuści te karty jak najwięcej, żeby jak najbardziej po prostu tutaj monopol był kręcony. Przechodząc do następnego zawodnika, który moim zdaniem, mimo słabej ligi, kartę otrzyma też. Na pewno przemawia za tym to, że ma 85 overrolla, prawdopodobnie tyle będzie miał Lorenzo Insigne, który przeniósł, przeniósł się do Toronto, klubów w Ameryce. Mimo tego, że jest to MLS, to w tym roku tak czy tak MLS jest bardzo promowaną ligą, z tego co mamy w głowach zakodowane z przecieków, które publikowałem na kanale również, więc myślę, że właśnie to będzie też główny z, czynni z czynników, żeby... Lorenzo Insigne taką kartę dostał. Antonio Rüdiger karta, którą już w poprzednim filmie mieliście okazję ujrzeć, nowy zawodnik Realu Madryt. Wow, niesamowity zawodnik, no i na pewno też taka karta w przypadku Niemca się pojawi. Mamy Kamarę, czyli zawodnika, którego szczerze mówiąc bardzo lubiłem oglądać, dobry sezon w wykonaniu Marsylii. W ehm, wykonaniu tego zawodnika w Marsylii, w zasadzie tak to powinienem ująć. No i kolejne wzmocnienie Aston Villa, zaraz pod jego Carlosie, kolejny środkowy obrońca. Także to jest na pewno pozytywna informacja. No tu jest przedstawiony jako bardziej CDM, czyli środkowy pomocnik defensywny, natomiast też zwykł grać na środku obrony. Mamy Aleksandra Lakazeta, który przeszedł sobie z Arsenalu do Olimpiku Lyon, to na pewno też będzie kartą Aston Watch z racji bardziej nawet na nazwisko. Dawid Neresz z upgrade'em, przechodzący do Benfiki, powinien również dostać um, taką kartę. E, mamy go, nigdy nie wiem jak to się czyta, e, natomiast nowy nabytek Realu Madryt, który aż o 3 oczka prawdopodobnie będzie miał ocenę ogólną podniesioną. Darwin Nunez, zawodnik Liverpoolu, który już zdążył naprawdę fajnie pograć, fajnie pofaulować w barwach Liverpoolu. Um, Lewej mamy Gravenbercha, który z Amsterdamu do Bayernu przeszedł właśnie tego lata. Na pewno gruby transfer, duże, duże wzmocnienie dla Bayernu Monachium, bo to był naprawdę znakomity sezon Gravenbercha w Ajaxie. E, mamy Sadio Mane, karta z czołówki światowej. Senegalczyk na pewno kartę once to watch otrzyma w barwach Bayernu Monachium. Mamy Mario Goetze. Który swoją drogą ostatnio widziałem, że bramkę strzelił No kurczę, ja tego zawodnika szczerze mówiąc w miarę lubiłem zawsze Natomiast no, ta kariera na pewno nie potoczyła się tak, jak Niemiec sobie to wyobrażał Mamy Gareta Bale'a, y, przechodzący do LAFC z Realu Madryt Walijczyk, no troszkę mimo wszystko, kurczę, jestem podłamany tym jak ta kariera poszła y, Podobnie jak w przypadku Mario Gyce. No, nie najlepiej, na pewno nie tak sobie to wyobrażam, natomiast transfer bardzo pozytywny na pewno dla Brazylijczyka Gabriela Jesusa jest, bo właśnie ten zawodnik znalazł się w Arsenalu, no i już od. Po prostu w początku sezonu gra tam pierwsze skrzypce, znakomicie radzi sobie Brazylijczyk w Londynie. Mamy tutaj Kessiego, który znalazł się oczywiście w Barcelonie z upgrade'em o jedno oczko, prawdopodobnie będzie ten zawodnik. No i powinien kartę One spokojnie z oceną 8-5 otrzymać. No i to też jest na pewno zawodnik, który w FIFA daje radę. Mamy Alera, no niefortunna historia Alera, natomiast mimo wszystko kartę w Borussy Dortmund może otrzymać właśnie ten zawodnik. są nowy nabytek Tottenhamu po prostu z Evertonu musiał odejść moim zdaniem, bo w tym liverpoolskim klubie um, nie dzieje się najlepiej. E, dlaczego? No kurczę, Everton jednak zwykł wyżej się plasować w tabeli niż to się dzieje w ostatnich latach. No i w sumie nawet dobrze, że Brazylijczyk stamtąd odszedł, bo zawsze do niego jakoś sympatią pałałem. E, może to z racji tego, że po prostu FIFA jest zwykł bardzo dobre... Um, Karty otrzymywać Calvin Phillips, Manchester City Nowy klub, bardzo się cieszę jako kibic Manchesteru z tego e, Nawyku, e, z tego nawyku Nabytku moi drodzy, przepraszam za tutaj pomyłkę słowną Bo Calvin Phillips naprawdę w wlic e, Obok Mateusza Klicha Na przykład zwykł grać naprawdę w znakomity sposób e, Zwłaszcza te odbiory piłki e, U Calvina Phillipsa to jest coś niesamowitego walka, walka bark w bark, co w lidze angielskiej Niewątpliwie się przydaje Paul Pogba powraca do Turynu Właśnie zawodnik e, Manchester United już były. Może dobrze, że stamtąd uciekł właśnie Paul Pogba. No i mamy go ponownie w Turynie, tam gdzie w sumie grał najlepiej, jeśli chodzi o swoją karierę, właśnie w Turynie. Myślę, że to był taki złoty okres pola Pogby. No i mam nadzieję, że do tego właśnie wróci. Ryan Sterling, którego niestety już nie ma w City, no i gra znakomicie w Chelsea. Mam wrażenie, że Guardiola troszkę za mało szans po prostu temu zawodnikowi dał. Myślał, że już jest kurczę, nie wiem, za stary, nie ma szans. Um, żeby po prostu swoją karierę spełnić w 100%. Dlatego też odszedł po prostu do Chelsea, gdzie, jak się okazuje, gra znakomicie. Mamy Eriksena, który jest teraz w United, no i na pewno też karta One Stuart się należy. Będę troszkę teraz przyspieszał, bo kurczę, dużo tych zawodników tutaj mamy. Rafinha w Barcelonie, 100% karta One że na pewno dostanie ten zawodnik tą kartę, bo z Leeds United do Barcy to jednak duży upgrade dla niego. Mamy Angela Di Maria, który znalazł się w Juventusie, transfer z PSG, no już wiekowego zawodnika, natomiast jest to nadal nazwisko które budzi niepokój w europejskiej piłce. Mamy Clement Legle zawodnika, już to Hotspur, czyli um, transfer słynnej Barcelony. Mamy Roberta Lewandowskiego, również do Barcelony, tym razem z Bayernu e, przechodzi sobie Robert Lewandowski. Mamy Kalidu Kulibalego, czyli zawodnika Chelsea, e, właśnie w Londynie aktualnie stacjonuje ten zawodnik, środkowy obrońca, oczywiście wielki zawodnik, fantastyczne warunki fizyczne, e, no i na pewno też będzie dobra ta karta w FIFA, jeśli otrzyma oną w rol 87. Kolejny środkowy obrońca, Mati Delik, tym razem zawodnik Bayernu Monachium, który bez problemu również powinien otrzymać taką kartę. Um, znakomity zawodnik szczerze mówiąc najbardziej podoba mi się w barwach Ajaxu w tym Juventusie już nie jeszło mu tak znakomicie, ale kibicuję w Bayernie żeby było to jak najlepiej um, Paulo Dybala nabyte gromy który już w tym sezonie się powoli naprawdę rozkręca w który nie mam wrażenie, że zwłaszcza w tym ostatnim sezonie bądź nawet i dwóch ostatnich sezonach nie pokazywał pełni możliwości właśnie Paulo Dybala um, dlatego też ten transfer myślę, że mu naprawdę sprzyja, um, przechodząc sobie dalej do takich ciekawych zawodników, może być Jafiko, który trafił sobie do Lyonu, może być Zinchenko, który niestety sprzeszedł z Manchesteru do Arsenalu, Ukrainiec, Timo Werner powraca do Lipska, na pewno to jest głośny transfer i na pewno kartę One otrzyma, może być Kunde, czyli nowy napytek Barcelony jeśli chodzi o środkową obronę, mamy Isco do Sewilli, no to jest nadal nazwisko, które jest rozpoznawalne, Mukiele do PSG, młody zawodnik, który myślę, że się opłaci PSG na przyszłość, mamy Mertensa, który niestety do Galatasaray się udał z Napoli, zarówno nie, zarówno Mertens, czyli dwie takie legendy neapolitańskiej piłki, udały się po prostu daleko w świat. No i grałem już niestety w Neapolu, a kochałem tą dwójkę. Naprawdę kochałem oglądać ich w meczach Napoli. Mamy Casemiro, który do United przeszedł bardzo niedawno, natomiast myślę, że spokojnie będzie, będzie dodany. Mamy Ronaldo na tej liście. No i mam nadzieję, że Portugalczyk sobie znajdzie nowy klub, bo kurczę, przykro się na niego patrzy. Nie. Ja go uwielbiam i kibicuję mu jako sportowcowi. Myślę, że Wy też z takiego obiektywnego punktu widzenia, no przykro jest kurczę troszkę na niego patrzeć. Jak grzeje ławę, tak wybitny zawodnik wciąż w tym wieku powinien Europę podbijać. E, mamy Frankiego de Jonga, czyli zawodnika United z Barcelony. Dobrze, że szybko uciekł sobie właśnie holender. E, też myślę, że dobrze dla Barcelony, bo na pewno dużo pieniędzy to kosztowało. E, no i w United zobaczymy, jak rozwinie swoje skrzydła. Miejmy nadzieję, że nie dobrze, bo wtedy. E, wtedy City będzie miało w sezon po prostu łatwiejszy jeśli ten zawodnik będzie grał słabo. Bo to zawodnik, który naprawdę grę rozprowadzać potrafi, jak mało kto. E, mamy Marcelo, który sobie po prostu z Realu Madryt odszedł. Nie sądzę, żeby e, on po prostu e, dostał kartę OneStouch, ale może z racji na nazwisko taką kartę otrzyma. E, no i dwie ostatnie karty to Rzut Bellingham, który po prostu odchodzi z Borusi Dortmund e, oraz Filip Kostic do Juventusu Turyn. Widziałem już jeden mecz Kostića i naprawdę radzi sobie tam ten zawodnik na lewej flance naprawdę znakomicie znakomicie mi się podoba jak Kostić gra właśnie jak grał w Eintrachtcie jeszcze naprawdę wielokrotnie Eintracht Frankfurt bardzo fajne akcje tworzył za pomocą głównie Kosticza, bo to był taki zawodnik który tam pierwsze skrzypce grał no i, no i nie dziwię się że po prostu jak najszybciej został sprzedany, bo gruby hajs na pewno tam poszedł. Um, dziękuję za cały materiał. Takie krótkie podsumowanie tego, jak będzie wyglądał pierwszy event. No i jeszcze raz powtórzę, 30 września możecie spodziewać się już tego eventu. No i prawdopodobnie większość z tych kart, gruba większość z tych kart, które dzisiaj wymieniłem, tych zawodników, po prostu znajdzie się w FIFA 23. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. No i cześć.